Brytyjski rząd potrzebuje zgody parlamentu na rozpoczęcie procedury Brexitu, tak wynika z orzeczenia brytyjskiego Wysokiego Trybunału. Rząd zapowiedział, że złoży apelację, jest rozczarowany decyzją organu i zdeterminowany, aby uszanować wyniki referendum. Sąd Najwyższy zajmie się tą sprawą na początku grudnia. W czerwcowym referendum ponad 50% wyborców oddało głos za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie obietnic składanych przez Bartłomieja Misiewicza, jednego z najbliższych współpracowników ministra obrony. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu dwóch posłów opozycji w związku z artykułem, jaki ukazał się w Newsweeku. Według tygodnika Bartłomiej Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS, sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce, której prezes miał towarzyszyć mu w spotkaniu. Ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy będzie zapewniało bezpieczeństwo 11 listopada w Warszawie podczas obchodów Święta Niepodległości. W Komendzie Głównej Policji powstał specjalny zespół zadaniowy, który pracuje już od 8 września. Policyjne siły wsparcia z pozostałych województw dotrą do Warszawy 10 listopada. Do środy do stołecznego ratusza wpłynęło 17 zgłoszeń manifestacji planowanych na 11 listopada. Tego dnia ulicami Warszawy przejdą trzy duże marsze. Marsz Niepodległości, Kod Niepodległości i Marsz Antyfaszystowski. Adam Nawałka ogłosił skład reprezentacji Polski na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią i towarzyskie spotkanie ze Słowenią. Polska zagra swój czwarty mecz eliminacji 11 listopada w Bukareszcie z Rumunią. Trzy dni później ich rywalem będzie Słowenia. W pierwszym meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski zremisowała z Kazachstanem 2-2. Miesiąc później kadra odniosła dwa zwycięstwa w Warszawie. Najpierw pokonała Danię, a następnie Armenię. Większość użytkowników internetu korzysta z informacji lub opinii o lekarzach i lekach w sieci. Ponad 1/4 kontaktuje się w ten sposób z placówkami medycznymi i lekarzami, tak wynika z sondażu CBOS-u. Regularnie z internetu korzysta 2/3 dorosłych Polaków, 1/5 z nich kupuje przez internet leki lub akcesoria medyczne. Ponad połowa korzystających z sieci uzupełniała lub weryfikowała online informacje uzyskane od lekarza. 17% internautów po konsultacji z internetem postąpiło inaczej niż zalecił lekarz lub w ogóle zaprzestał leczenia.